Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl. Do startu pozostał niespełna miesiąc. To mało czasu, ale najważniejsze już zostało zrobione. Biegacze chcą wystartować w imprezie, o czym świadczy liczba zgłoszeń. Przygotowania są w toku. Większość procedur przetargowych już wykonaliśmy. Trwają jeszcze takie drobne negocjacje. Natomiast jeżeli chodzi o zgłoszenia, liczę na to, że około 5 tysięcy osób wystartuje w drugim nocnym półmaratonie. Aktualnie mamy 3,5 tysiąca opłaconych zgłoszeń do półmaratonu i codziennie przybywa nam około 100 osób. Coraz większa liczba zgłoszeń musi cieszyć biegacze. Ponownie ufają Wrocławiowi. Wydaje się, że o kompromitacjach związanych z ubiegłorocznym półmaratonem i tegorocznym biegiem na 10 km wszyscy albo już zapomnieli, albo chcą zapomnieć. Wpisy na wszystkich portalach internetowych były bardzo przychylne dla nas i cały czas mamy bardzo dobrą prasę, radio, telewizja dobrze o nas pisze, no i portale internetowe też dobrze o nas piszą. Odzyskaliśmy zaufanie, no bo Wrocław jest pięknym miastem, jest to jedyny taki bieg nocny w takiej aglomeracji jak Wrocław. Na biegaczy czekają wyjątkowe atrakcje, nagrody będą spore, ale i sam udział w biegu z taką oprawą to swego rodzaju prezent dla uczestników. Trasa jest przepiękna, Wrocław ma wspaniałą iluminację, w związku z tym maratończycy będą widzieli ten Wrocław nocą, ale przy pełnej iluminacji. Na mecie też będziemy starali się godnie zawodników przyjąć. Mamy do rozlosowania wśród tych zawodników, którzy ukończą półmaraton, samochód K. Też to będzie piękna nagroda dla jednego ze zwycięzców. Do tego mamy jeszcze tablety do rozlosowania. Nagrody też są ciekawe dla tych, którzy ukończą maraton, również w kategoriach wiekowych są po 3 nagrody, czyli uważam, że maraton, półmaraton wrocławski odzyskuje, albo ja uważam, że ma bardzo dobrą atmosferę w Polsce i za granicą. Zapisy do półmaratonu trwają, warto się jednak spieszyć, bo im szybciej się zapiszemy, tym wydamy mniej szczegóły na stronie organizatora. Zachęcamy zawodników, żeby te wpisowe dla nich było jak najmniej uciążliwe. Każdy decyduje o tym, czy chce mieć tańszą opłatę startową, czy droższą. To już zawodnik decyduje. My na to wpływu nie mamy. Będziemy chcieli jak najdłużej przyjmować zgłoszenia do maratonu. Jesteśmy przygotowani na 5 tysięcy, a nawet i na 6 tysięcy. Półmaraton we Wrocławiu już 14 czerwca. Steelersi są łakomym kąskiem. To drużyna, która nie może równać się z potencjałem z czołowymi zespołami w naszym kraju. Zdaniem szefa wrocławskiej ofensywy najważniejsze będzie, by dobrze wejść w spotkanie. Starting early. Musimy szybko wystartować, wejść na nasze obroty. Ostatnio nie było z tym najlepiej. Zdecydowanie najważniejsze, aby dobrze rozpocząć pojedynek. Później powinno być łatwiej i o kolejne punkty, i o końcowy sukces. Obecny sezon top ligi obfituje w wiele niespodzianek. Fani dyscypliny cieszą się, że liga przestała być mało atrakcyjna. Warto oglądać wszystkie mecze, bo niespodziewane rezultaty stają się normą. Kiedy my jesteśmy totalnie w stanie zliczyć na boisku rewelację rozgrywek, czyli Kozły Poznań, później przyjeżdża Eagles, o których wszyscy mówią, że Warszawa ma słabszy sezon, że nie powalczą, wygrywają z nami. Steelers znowu walczą z Warszawą, a następnie męczą się tydzień później z Warsaw Sharks, którzy przyjeżdżając do Wrocławia nie pokazali nic, więc tak naprawdę tutaj sami już chyba nie wiemy, czego się spodziewać po tych kolejnych meczach i trzeba przyznać, no, że w końcu ta liga nabrała rumieńców. To trochę naszym kosztem, bo mamy dwie porażki, ale na pewno dla kibiców jest to bardzo fajne, że są emocje, no i na pewno teraz no, wiemy już, że do każdego meczu trzeba pójść w 100% skoncentrowanym i zmotywowanym, niezależnie od tego, jaki to jest przeciwnik, bo każdy jest w stanie urwać tutaj punkty. Panthers są jednak zdecydowanym faworytem spotkania z Zagłębiem. Często to nie pomaga w skutecznej grze. Odpowiednie zmotywowanie drużyny będzie istotne?
Motywacja chyba nie jest najważniejsza. Nie musimy specjalnie motywować drużyny. Po przegranej z Eagles chłopcy czują złość. Poza tym wiemy, że odpowiednie podejście do meczu to obowiązek. Musimy wrócić tym spotkaniem na właściwe tory. Niedzielną konfrontację po prostu trzeba wygrać. Nie jest istotne, jaką różnicą punktów. Najważniejsze mecze dopiero przecież przed Panterami. To nie jest nigdy celem dla nas nabijanie jak największej liczby punktów, tym bardziej, że tydzień później jedziemy do Warszawy na rewanż i musimy tutaj grać w optymalnym składzie, więc nie będziemy chcieli na meczu ze Steelers na pewno ryzykować kontuzji, więc zagrać spokojny mecz, wygrać go i szykować się do rewanżu w Warszawie, no bo ten rewanż tak naprawdę może zdecydować o układzie w tabeli. Początek niedzieli z futbolem o 12:30 na Stadionie Olimpijskim. W poniedziałek 4 mecze Pucharu Ligi po przegranej z AC Polanką aż 1-8. Mocno na zmazaniu plamy zależało piłkarzom Albatrosa. Udało się, w świetnym stylu pokonali FC Oranie 6-1. Hat-trickiem popisał się Jakub Bucior. Sporo emocji towarzyszyło starciu Millennium Aftes z Partizanem Wrocław. Po świetnym widowisku ci drudzy wygrali 4-3. Jeszcze więcej dramaturgii było w kolejnym spotkaniu. Krajowy Rejestr Długów BIK SA zremisował z M-Power Wiko 2-2. O tym, która drużyna zagra w trzeciej rundzie pucharu, decydowały karne. M-Powerowcy okazali się w nich lepsi, zwyciężając 2-1. Na koniec dnia jednostronne starcie Platinum Sport Center, rozbite przez Mateko Kuby, przegrało 0-6. 4 gole strzelił Tomasz Musiatowicz. We wtorek odbyły się 3 spotkania, 2 w Ekstraklasie i 1 w pierwszej lidze. Znów do boju ruszyli piłkarze Albatrosa i znów pokazali, że forma idzie ku górze. Wygrali z Kruczkami 3-2. Sporo bramek przyniosły też następne pojedynki. Fidasz zwyciężył Mercaderię 6-4. Na koniec dnia przegrany Pucharowicz FC Oranie chciał sobie poprawić nastroje, wygrywając w lidze. Udało się, pokonał Breslauer SC 4-2. Środa przyniosła ciekawe wyniki. Śląsk.com przegrał z Wyższą Szkołą Bankową 2-3. Orzeł Sępolno uległ FC Staszica 1-4. Kolejny mecz to podział punktów. Lex Pistols zremisowali z AC Polanką 1-1. Najwięcej goli padło w czwartym spotkaniu. Volvo Polska uległo Śródmieściu 2-7. Błysnął Lewandowski, Sebastian Lewandowski, autor 5 bramek. W ostatnim dniu ligowej rywalizacji w ubiegłym tygodniu Partizan Wrocław rozgromił rzetelną firmę 10-1. Klub miłośników piwa Wrocław wygrał natomiast z DBG TIR 6-2. Na finiszu więcej emocji. Orzeł Sępolno wygrał z Politechniką Wrocławską 4-3. Tydzień zamknęliśmy kolejnymi meczami w ramach drugiej rundy pucharu. Złodziejówka przegrała z DBG TIR 1-3. Co ciekawe, zwycięzca do tej pory nie zdobył punktów w lidze. Z rozgrywkami pożegnał się finalista poprzedniej edycji. Kruczki zremisowały ze Szpilmacherami 2-2, a w karnych Kruczki triumfowały 3-2. W trzeciej batalii znów niespodzianka. Ekstraklasowiec uległ drugoligowcowi, co drugi Drewniany przegrał z Men in Black 2-3. W ostatnim spotkaniu tygodnia o awansie decydowały karne. Po remisie AC Polanki z Mercaderią 2-2 w karnych okazali się lepsi ci pierwsi, wygrywając 2-0. W hali Kosynierka rozstrzygnięto rywalizację koszykarek i koszykarzy. Samo uczestnictwo w turnieju rozgrywanym w legendarnym obiekcie Śląska było sporą radością dla zawodników. W kategorii chłopców odbyła się rywalizacja w grupach. Najlepsi przystąpili do meczu o pierwsze miejsce w całym turnieju, drugie zespoły o brązowy medal. Jak burza przez zmagania przeszedł pierwszy zespół Śląska Wrocław, który po 3 wygranych grupowych w finale natknął się na WKK Trzecie Wrocław. Wygrał zdecydowanie 36-10. W pojedynku o trzecie miejsce UKS Gimbasket Wrocław przegrał minimalnie z WKS-em Śląskiem Trzecim Wrocław 16-22. W grupie dziewcząt szranki stanęły tylko 3 zespoły. MKS Most Pierwszy Wrocław wygrał komplet meczów, stąd zdobył złoto. Brąz przypadł drugiej drużynie MKS-u, a srebro WKK Wrocław. Na planszach szermierczych też sporo się działo. W wielu przypadkach była to jednak rywalizacja jednego klubu. We florecie dziewczynek drużynowo wszystkie medale we wszystkich kategoriach wiekowych zdobyli przedstawicielki wrocławian. U chłopców 2 razy wygrał kolejarz, raz wrocławianie. Miło oglądało się pojedynki w najmłodszych kategoriach florecistów. W grupie dzieci, czyli urodzonych w 2003 roku i młodszych, wygrali Wiktoria Anders i Wiktor Józefowski. W młodzikach najlepsi byli Magdalena Ławska oraz
Kacper Szczypiński, natomiast w juniorach młodszych, czyli najstarszej kategorii, wygrali Aleksandra Frąckowiak i Andrzej Rządkowski. Nie zapominamy też o szpadzistach, czyli konkurencji, która zawsze Polsce dawała sporo medali na międzynarodowych imprezach. W drużynach męskich wygrywali poszczególne grupy wiekowe dwa razy przedstawiciele szpady, raz kolejarza. U pań natomiast raz kolejarz, raz AZS AWF, raz szpada. Indywidualnie w grupie dzieci najlepsi byli Julia Pietrzak i Jakub Łopuszyński, w gronie młodzików Maria Jaworska i Bartłomiej Szurlej, a w juniorach młodszych Olimpia Tomicka i Michał Opałka. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl